Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Już pierwsze osoby się pojawiają. Bardzo nam miło, bardzo się cieszymy. Zapraszam do tego, żeby przywitać się ze wszystkimi na czacie. O, już widzę, że pojawiają się pierwsze głosy, pierwsze powitania. Bardzo nam miło. Dzień dobry, witamy serdecznie. Witamy zarówno wszystkich Państwa, którzy dołączają do nas na Zoomie, witamy także wszystkie osoby, które łączą się z nami za pośrednictwem Facebooka. Będziemy równolegle za chwilę także na Facebooku. Nasz dzisiejszy webinar, nasze spotkanie to jest spotkanie o angażowaniu młodych ludzi w akcje na rzecz klimatu i środowiska. Ja nazywam się Elżbieta Krawczyk, jestem dyrektorką programową i członkinią zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Kieruję działem edukacji globalnej i ekologicznej i mam przyjemność poprowadzić nasze dzisiejsze spotkanie, które jednocześnie jest ostatnim już z całej naszej serii 5 webinariów. Seria o tytule Zaangażowani uczniowie. To jest cykl, w ramach którego spotykaliśmy się z Państwem od stycznia, żeby wspólnie też z naszymi gośćmi, z nauczycielami, nauczycielkami, a także z uczniami, uczennicami zastanawiać się nad miejscem, nad znaczeniem edukacji obywatelskiej w życiu szkoły i żeby też przyglądać się takim czynnikom, które budują i wzmacniają motywację i zaangażowanie uczniów i uczennic. Webinaria mieliśmy przyjemność organizować ze wspaniałymi partnerami, wspólnie z Ambasadą Stanów Zjednoczonych Ameryki, z American Spaces Poland i z szeregiem ekspertów, ekspertek, którzy przez te 5 spotkań nam towarzyszyli. Cieszę się, że jeszcze dziś pojawia się ta okazja. Mam nadzieję, że jeszcze jedna taka okazja będzie przed nami. A ja chciałabym teraz powitać serdecznie panią Monikę Rokicką, reprezentantkę Ambasady Stanów Zjednoczonych i poproszę o zabranie głosu. Dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Ambasady Amerykańskiej na ostatnim webinarze z serii Zaangażowani uczniowie. I cieszę się, że Ambasada i sieć naszych American Corners mogły wesprzeć tak ważny projekt. Szczególnie ostatnie wydarzenia uświadomiły nam przecież, jak ważne jest zaangażowanie obywatelskie i społeczne. Także ja tylko chciałam Państwu bardzo podziękować za ten trud, za wysiłek włożony w wychowanie świadomego i zaangażowanego obywatela. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Zapraszam teraz przedstawicielkę American Corner z Łodzi, panią Katarzynę Bajak. Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Katarzyna Bajak i jestem z Centrum Informacyjno-Bibliotecznym American Corner Łodzi. Jeżeli Państwo byli na poprzednich spotkaniach, to już pewnie co nieco wiecie o całej sieci American Corner. Mieścimy się przy różnych instytucjach, głównie bibliotekach, ale są to też na przykład domy kultury albo uniwersytety. I oprócz tego, że organizujemy różnego rodzaju spotkania, mamy też część biblioteczną, która działa podobnie jak biblioteki publiczne w całym kraju, to znaczy każdy może się do nas zapisać zupełnie za darmo. To też dotyczy korzystania z wszystkich spotkań, jakie organizujemy i po prostu przyjść, rozejrzeć się, wypożyczyć. Powiem od razu, że oprócz naszej sieci istnieje też coś takiego jak Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego, głównie dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, ale korzystają z niego także panie w ogóle nauczania wczesnoszkolnego, ponieważ mamy, no co tam mamy, mamy książki wielkoformatowe oraz taką specjalną maszynę do wycinania kształtów, które mogą się przydać jako zamiennik ocen albo jakieś elementy do ozdoby klasy, teatrów szkolnych
i tak dalej. Jeżeli mieliby Państwo jeszcze jakieś pytania do mnie, ja chętnie odpowiem na czacie, a teraz już oddaję głos Pani Elżbiecie. Bardzo dziękujemy Pani Katarzyno i zachęcamy gorąco do tego, żeby korzystać z różnych zasobów, które są dostępne właśnie wszystkich American Corners, z którymi mieliśmy okazję i możliwość współpracować. Zachęcam także rzeczywiście do korzystania z czatu. Można pisać indywidualnie do poszczególnych panelistów, panelistek, można też pisać do wszystkich, więc też na te funkcjonalności zwracam tutaj uwagę. A tymczasem kilka słów o tym, co nas czeka podczas dzisiejszego spotkania, jak zwykle półtora godzinnego, czyli pracujemy do 19.30 i dziś postanowiliśmy postawić przed naszymi prelegentkami takie pytania, w jaki sposób pracować w szkole właśnie w tej tematyce klimatycznej, jak budować zaangażowanie uczniów i uczennic w działania na rzecz klimatu i środowiska, głównie przez metodę projektu, ale być może będą także inne pomysły i propozycje. Bardzo cieszę się, że są z nami także uczennice, które będą się dzieliły swoimi doświadczeniami. Wspólnie będziemy się zastanawiać właśnie w tym kontekście, jak działać lokalnie na rzecz globalnych wyzwań. Na poprzednim spotkaniu poruszaliśmy kwestie związane z migracjami, natomiast dzisiaj tym tematem numer jeden jest klimat. I z takiej bardzo praktycznej strony, jakie aktywności, jakie ćwiczenia można wykorzystywać na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, a także jakie aktywności podejmują sami uczniowie, uczennice i młodzi ludzie. Jeśli chodzi o nasze gościnie w czasie dzisiejszego spotkania, to bardzo miło jest mi powitać panią Karinę Sobotę, nauczycielkę biologii i chemii, opiekunkę grupy Eko-Sienkiewicz przy Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie Koźlu, która od 15 lat rozpala w uczniach miłość do reakcji chemicznych i ciekawość badawczą. Na pewno będzie dzisiaj okazja, żeby o tym trochę powiedzieć. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. I są z nami także trzy uczennice Kariny, które opowiedzą właśnie o swoich działaniach. Bardzo miło mi powitać Martę Stasiak, która i jest zainteresowana światem, jest zainteresowana pomaganiem zwierzętom czy opieką nad zwierzętami i postrzega swoje działania projektowe w takiej perspektywie przygody, więc bardzo będzie nam miło usłyszeć o Twoich doświadczeniach, Marto. Witaj. Dzień dobry. Witam także Nikola Golisz. Nikola kocha kontakt z przyrodą, dołączyła do projektu ekologicznego po to, żeby właśnie ochroną przyrody móc się zająć. Bardzo cieszę się, że opowiesz o swoich doświadczeniach. A także Aleksandra Pytlik, której pasją jest sport, zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie ekologicznym na najlepszy fotoekoblog. Jest blogerką i założycielką profilu społecznościowego Eko-Sienkiewicz. Witamy. Dzień dobry. To dzisiejsze spotkanie mam przyjemność poprowadzić razem z Martą Jackowską Uadizu, która jest ekspertką z zakresu edukacji ekologicznej i globalnej w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jest autorką wielu materiałów edukacyjnych z tego zakresu i także będzie opowiadała o naszych doświadczeniach w tej tematyce. Cześć Marto. Dzień dobry. Kilka słów o Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do zaglądania na stronę www.co.org.pl. Tam zawsze znajduje się szereg informacji, materiałów, z których warto korzystać, między innymi kierując się do biblioteczki z materiałami edukacyjnymi. Natomiast to, o czym warto wspomnieć, to to, że nasza misja bezpośrednio nawiązuje do tematyki całej serii Zaangażowani Uczniowie. Zależy nam na tym, żeby dzięki działaniom, które podejmujemy na rzecz szkół, uczniowie i uczennice
angażowali się w swoją edukację, w proces edukacyjny, lepiej radzili sobie z wyzwaniami współczesnego świata. I cieszymy się, że od lat szkoły obdarzają nas takim zaufaniem. Mamy możliwość współpracować z około 10 tysiącami szkół z całej Polski. To dla nas duży zaszczyt i duża możliwość też bezpośredniego kontaktu z Państwem. Nasze działania realizujemy w 6 obszarach programowych. Pomagaj się uczyć, angażuj obywatelsko, odpowiadaj na globalne wyzwania, otwieraj na kulturę, ucz otwartości, rozwyjaśnij politykę. Każdy z tych obszarów ma także swoją dedykowaną stronę internetową, więc także zachęcam do tego, żeby zaglądać tam, czerpać z materiałów, które także podczas tych webinarów Państwu pokazujemy, podsyłamy. Są tam także miniserwisy tematyczne, więc warto korzystać z tego zasobu. Na koniec całej serii, tak jak po każdym z naszych spotkań, wysyłamy do Państwa zaświadczenia. Zachęcam do tego, żeby dzisiaj także po spotkaniu te zaświadczenia pobrać. Zaświadczenia też zgodnie z informacjami zarówno na stronie internetowej, jak i podczas rekrutacji. Zaświadczenia wysyłamy do tych z Państwa, którzy biorą udział w naszych spotkaniach na Zoomie. W czasie spotkania pod jego koniec zostanie przekazany link do pobrania zaświadczenia za to dzisiejsze spotkanie. Natomiast ci z Państwa, którzy wzięli udział we wszystkich 5 webinariach, otrzymają certyfikat, który będziemy wysyłać mailowo. Także zachęcam gorąco do tego, żeby nie zapomnieć o pobraniu dzisiejszego zaświadczenia, bo to będzie już ostatnia taka możliwość przed otrzymaniem certyfikatu za udział w całej serii. Przechodzimy już do części związanej z tematem naszego dzisiejszego spotkania. I zaczniemy od pytania, dlaczego zajmujemy się klimatem i środowiskiem, z czego wynika z jednej strony zainteresowanie nas jako Centrum Edukacji Obywatelskiej, ale dlaczego też uważamy, że to jest temat, który powinien pojawiać się w szkole i dla którego szukamy takiej przestrzeni zarówno w ramach pracy metodą projektu, ale także zachęcając do poruszania tej tematyki w ramach zajęć przedmiotowych. I chcieliśmy zwrócić uwagę na 3 aspekty, które wiążą się z tematyką zarówno klimatyczną, jak i środowiskową. Przede wszystkim to jest kwestia współzależności. Mówimy tutaj o współzależnościach na różnych płaszczyznach, zarówno jeśli chodzi o powiązania naszych działań z tym, jakie konsekwencje wywołują na świecie, ale też z takiej perspektywy współzależności ekosystemowych i naszej wzajemnej troski o wszystkie istoty, z którymi mamy do czynienia na naszej planecie. Mówimy też o współzależnościach globalnych, więc zarówno ta perspektywa lokalna, jak i globalna są bliskie naszej perspektywie, którą przyjmujemy właśnie przy podejmowaniu tej tematyki. Nie ma też wątpliwości co do kwestii tego, że mamy do czynienia ze zmianą klimatu. Istnieje w tym zakresie konsensus naukowy. Ona się dzieje, ma miejsce tu i teraz i w związku z tym te działania są absolutnie konieczne do tego, żeby faktycznie stawiać czoła temu wyzwaniu i starać się niwelować te negatywne skutki. Zamieściliśmy tutaj link do publikacji Zmiana klimatu, podstawy fizyczne. To jest podsumowanie, które zostało przygotowane przez międzyrządowy panel zajmujący się zagadnieniami klimatu, IPCC. Krótka, dosyć skondensowana pozycja, która przybliża z naukowego punktu widzenia te najważniejsze zagadnienia, z którymi warto się zapoznać, kiedy podejmujemy
tematykę klimatyczną. I trzeci obszar, o którym też warto pamiętać i który leży w centrum naszego zainteresowania, to jest kwestia związana ze sprawiedliwością, też bardzo szeroko rozumianą, powiązaną z konsekwencjami, jakie ma zmiana klimatu dla naszego funkcjonowania, więc staramy się pokazywać też taką perspektywę zarówno wszystkich mieszkańców, mieszkanek Ziemi, zarówno w takiej perspektywie globalnej północy, globalnego południa, ale także z perspektywy roślin, innych zwierząt, innych istot, tak aby z taką dużą wrażliwością patrzeć na nasz świat i starać się na niego odpowiadać. W ramach tego wstępu chcieliśmy też zachęcić Państwa do zapoznania się z wynikami badania, które zostało zlecone przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w poprzednim roku. Badanie Młodzi Polacy a klimat, przeprowadzone na grupie od nastolatków od 13 do 35 roku życia. Bardzo wyraźnie widać ogromne zainteresowanie tematyką zarówno klimatyczną, środowiskową, ekologiczną właśnie w tej grupie. Zmiana klimatu znalazła się na pierwszym miejscu, kwestie związane z zanieczyszczeniami środowiska trochę dalej, natomiast ta tendencja utrzymuje się już od kilku lat, a jednocześnie mamy taką świadomość, że cały czas w szkole stosunkowo niewiele miejsca poświęcamy na ten temat. W tym samym badaniu, stawiając pytanie, skąd czerpiesz wiedzę na temat stanu i zmiany klimatu, odpowiedzi dominują odnośnie portali informacyjnych, mediów społecznościowych, szkoła znajduje się na ostatnim miejscu też w ramach tego badania, co pokazuje, że jest nadal bardzo dużo do zrobienia w tym zakresie, choć także dużo się już dzieje i cieszę się, że także o tych pozytywnych aspektach, o tych pozytywnych elementach będziemy mogli Państwu dzisiaj opowiedzieć i zainspirować być może do podejmowania kolejnych inicjatyw w tym temacie. Odsyłam jeszcze Państwa do publikacji Sprawiedliwe czy Niesprawiedliwe, materiału, który już niejednokrotnie pojawiał się podczas naszych spotkań, w ramach którego zachęcamy do badania postaw młodych ludzi w różnych tematach globalnych, ale jedno z ćwiczeń, to ćwiczenie ósme, które Państwo tutaj widzą, jaki mam związek ze zmianą klimatu, dotyczy bezpośrednio tematu, którym zajmujemy się podczas dzisiejszego webinaru. Być może część z Państwa miała okazję to ćwiczenie przeprowadzić, bo pokazywaliśmy je podczas pierwszego spotkania. Jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek komentarze, to oczywiście do tego gorąco zachęcamy. A ja tymczasem przekazuję już głos Marcie, która opowie nam, dlaczego warto realizować edukację na rzecz klimatu i środowiska z perspektywy zarówno organizacji, ale też naszych doświadczeń współpracy ze szkołami z całej Polski. Dziękuję. Nawiążę tutaj do tego, co powiedziała na początku pani Monika, czyli to, co dzieje się we współczesnym świecie, pokazuje nam, jak różne współzależności nas dotykają i jak ten świat jest nam bliski. Dlatego może się wydawać, że ta edukacja dla klimatu i środowiska gdzieś spada teraz na jakiś dalszy plan, ale tak naprawdę chciałam tutaj pokazać, że ona jest nam właśnie bardzo bliska i przede wszystkim służy nie tylko przekazywaniu wiedzy. Elu, następny slajd. Ale przede wszystkim właśnie rozwija wiedzę o świecie. Ta edukacja wpływa na to, że uczniowie, uczennice, ale też nauczyciele i nauczycielki dowiadują się o różnych procesach i współzależnościach, jakie w tym świecie istnieją. Pozwala nam, tak jak już Ela wspominała, zmieniać taką optykę patrzenia na świat, a tym samym na nas samych, bo uwrażliwia nas na inne istoty, ale też właśnie i to ludzi z różnych stron świata, ale też właśnie inne zwierzęta, rośliny,
i wszystkie elementy, które znajdują się w naszym ekosystemie. Z pewnością edukacja na rzecz klimatu i środowiska wzmacnia i rozwija kompetencje kluczowe młodzieży, o czym jeszcze będę mówić za chwilę. I to, co nas najbardziej dzisiaj interesuje i w całym tym cyklu webinarów, to jest to, że taka edukacja wpływa na motywację do działania i prowadzi do tego, na czym nam właśnie najbardziej zależy, żeby młodzież działała na rzecz klimatu i środowiska, a więc tym samym promuje praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy, ponieważ ta wiedza no, w naturalny sposób musi prowadzić do zadawania sobie pytań, co ja mogę zrobić na rzecz klimatu, co mogę zrobić na rzecz środowiska. A tym samym przygotowuje młodzież, przygotowuje też osoby, które się nią zajmują do tego, żeby radzić sobie we współczesnym świecie. Wspomniałam już o kompetencjach. Takie kompetencje, które my chcemy rozwijać w naszych programach, na których zależy nam, żeby w tej edukacji klimatycznej, w edukacji dla rzecz środowiska się pojawiały, to jest przede wszystkim krytyczne myślenie. Mogłoby się wydawać, że to nie jest związane ze środowiskiem bezpośrednio, natomiast uważamy, że podejście, które zaczynamy od tego, aby młodzież mogła krytycznie myśleć, prowadzi do tego, że wiemy, znamy prawdę o świecie, ale też możemy podważać informacje, które się pojawiają. Możemy zadawać pytania i możemy tym samym podejmować skuteczne działania, ponieważ wiemy, gdzie jest prawda, wiemy, w jaki sposób działać. Związek z tym, czym my jesteśmy dla świata, czym świat jest dla nas i różne istoty, uczy nas, rozwija w nas takie podejście empatyczne, ponieważ dyskusja właśnie na temat konsekwencji zmiany klimatu, na temat przyczyn, pokazuje nam, w jaki sposób my wpływamy na ten cały świat i no, możemy przyjąć perspektywę drugiego człowieka, możemy przyjąć perspektywę innej istoty. Zapewne taka edukacja też daje nam poczucie odpowiedzialności za losy właśnie ludzi i całej planety, ale też innych istot. A metoda projektu, o której będziemy mówić w tejże edukacji klimatycznej i edukacji na rzecz środowiska, jest taką edukacją, która jest takim sposobem działania, które prowadzi do właśnie wspólnej pracy, do solidarności i takie działania właśnie mogą prowadzić do rozwiązywania problemów, no, przed którymi właśnie stoimy my wszyscy jako ludzkość. A co za tym idzie, w ten sposób rozwijamy szkolny, ale też lokalny aktywizm na rzecz klimatu. W jaki sposób możemy to zrobić? Chciałam pokazać tutaj taką piramidę budowania więzi z przyrodą, która może być sposobem na pokazanie, na uczenie dzieci i młodzieży tego, że przyroda, a tym samym klimat jest dla nas czymś bliskim. Zaczynamy od tego, żeby po prostu zaciekawić i przebywać w naturze, o czym za chwilę też powiem, w jaki sposób możemy to zrobić w szkole. Takie przebywanie w naturze prowadzi do tego, żeby prowadzić jakieś doświadczenia, obserwować tę naturę, a tym samym przechodzimy do tego, aby rozumieć sieć zależności w przyrodzie i różne współzależności. Kolejnym krokiem, czwartym, kiedy rozumiemy już współzależności w samym ekosystemie, same zależności przyrodnicze, klimatyczne, zaczynamy zauważać, jakie są zależności między nami a klimatem, między tym, co się dzieje między mną jako człowiekiem a przyrodą, ale też ludzkością a przyrodą, jaki my mamy wpływ na klimat i też jak klimat wpływa na nas. No i w końcu piątym krokiem jest po prostu podjęcie decyzji związanej z naszym zachowaniem wobec środowiska i klimatu i tym samym wzięcie odpowiedzialności za naszą przyszłość, za naszą wspólną przyszłość, ale też za naszą indywidualną przyszłość. Jak się okazuje, szkoła jest bardzo inspirującym miejscem i naprawdę może służyć do tego, żeby wzmacniać takie poczucie odpowiedzialności, żeby uczyć tego związku z przyrodą i wzięcia odpowiedzialności za klimat. Przede wszystkim edukacja klimatyczna, edukacja ekologiczna wzmacnia funkcję wychowawczą szkoły.
ponieważ wychodzi poza zwykłe przekazywanie wiedzy, ale skupia się też właśnie na kompetencjach, na budowaniu postaw. Zapewne Państwo wiedzą, że treści edukacji ekologicznej, klimatycznej znajdują się w różnych punktach podstawy programowej, na różnych przedmiotach, ale tak naprawdę te treści można przekazywać też na przedmiotach, które nie mają bezpośrednio tego wpisanego w podstawę programową, do czego jeszcze wrócę. Natomiast jest to możliwe i my mamy materiały praktycznie na każdy przedmiot, które są związane z klimatem. Oraz według rozporządzenia Ministerstwa jeszcze Edukacji, wtedy tematy związane z klimatem obowiązkowo należy prowadzić na godzinie wychowawczej. To, co jeszcze można zrobić, jeszcze wróć, Elu, proszę. To, co jeszcze można zrobić, to prowadzić zajęcia w terenie, czyli wyjść poza szkołę, zająć się nawet swoją taką przestrzenią wokół szkoły, jeżeli w szkole jest ogródek, wyjść, zobaczyć, w jakim miejscu ta szkoła się znajduje i poprowadzić zajęcia outdoorowe, które też mamy w swoich zasobach. Natomiast w samej szkole mamy jeszcze takie przestrzenie, jak na przykład świetlica i biblioteka, które również mogą rozwijać zainteresowania przyrodą, zainteresowania klimatem i szkoła może wprowadzać ekologiczne rozwiązania. Jakie to mogą być rozwiązania? To są na przykład od takich drobnych rzeczy typu kraniki z wodą, które uczą tego, żeby nie kupować wody w plastikowych jednorazowych butelkach, ale to mogą być też na przykład rozwiązania prowadzone na szkolnej stołówce, na przykład wprowadzenie dnia wegetariańskiego lub do wyboru menu wegetariańskiego w szkole. I tak jak pokazują badania, młodzież też patrzy na to, co robią nauczyciele i nauczycielki. I młodzież, widząc to, że kadra szkoły sama wprowadza jakieś rozwiązania ekologiczne, rozwiązania dla klimatu, to po prostu bierze przykład ze swoich nauczycieli i nauczycielek. Także Państwo też mogą wpływać na to, przynosząc na przykład wielorazowe opakowania na jedzenie lub właśnie wodę w wielorazowej butelce. Na pewno mogą dawać przykład do tego, w jaki sposób dbać o klimat. Jeżeli chodzi o zajęcia przedmiotowe, no to właśnie tutaj są takie dwa przykłady, jak można wykorzystać, jak można mówić o klimacie, na przykład na geografii, o wpływie zjawisk ekstremalnych w Ameryce Północnej, ale też na przykład na takim przedmiocie, który nie ma wpisanej zmiany klimatu w podstawę programową, jakim jest język polski, gdzie można na przykład napisać dyktando o co ma klimat do czekolady. Jak już mówiła Ela, na podstawie badań wiemy, że młodzież chce działać na rzecz klimatu. Wiemy to z tego powodu, że bardzo rozwija się młodzieżowy strajk klimatyczny i Państwo też zapewne wiedzą, że w różnych miastach strajki działają. Różnie szkoła na nie reaguje, ale jakby nie patrzeć, to pokazuje zaangażowanie młodzieży i to pokazuje, że młodzież ma naturalną chęć do tego, żeby zadbać o swoją przyszłość i zadbać o środowisko i klimat. My natomiast w CEO prowadzimy różne działania, które tę aktywność i to zaangażowanie mogą pobudzać. Tutaj są też zdjęcia z naszego obozu letniego. Obecnie prowadzimy też nabór na kolejną edycję. Jest to obóz dla młodzieży, która chce rozwijać swoją motywację, rozwijać swoje zaangażowanie i prowadzić projekty na rzecz klimatu, na rzecz środowiska, ale również innych globalnych wyzwań. Dobrym sposobem też na zaangażowanie młodzieży w krótszym terminie są festiwale internetowe. Obecnie jest to festiwal związany z Dniem Ziemi. Taki festiwal prowadzimy właściwie co roku. W tym roku odbywa się on pod hasłem Razem dla Czystej Planety. Więcej szczegółów przekaże później Ela. Natomiast te festiwale bardzo angażują młodzież. Młodzież chętnie wykonuje różne zadania. Młodzież chce wchodzić w grywalizację, którą my proponujemy, ale też zmierzyć się z własnym właśnie myśleniem, przejść przez tę drogę krytycznego myślenia, nauczyć się czegoś, podzielić się z innymi i zobaczyć też to, co robią inni. Na kolejnym slajdzie pokazałam kilka cytatów, które są cytatami właśnie młodzieży, ale też nauczycieli, którzy wypowiadali się po jednym z takich naszych festiwali.
I te cytaty właśnie pokazują, że młodzież niewiele potrzebuje do tego, żeby czuć się zaangażowana i też, żeby rozbudzić to naturalne zaangażowanie, które gdzieś jest. Z jednej strony możemy tutaj zobaczyć, że młodzież, która jest z różnych klas humanistycznych i biologicznych, bierze udział w takich działaniach, że również nauczyciele, którzy uczą różnych przedmiotów, angażują się z młodzieżą właśnie w takie działania. I te działania prowadzą przede wszystkim do takiego poczucia, że po prostu młodzi mogą i każde, nawet najmniejsze działanie, nawet udział w takim festiwalu jakby wpływa na to zaangażowanie, wpływa na budowanie motywacji i na rozwijanie takiej naturalnej chęci działania na rzecz otaczającego nas świata. A w naszych materiałach, jeszcze na naszych mini serwisach, o których Ela wspomniała, znajdą Państwo i materiały, i różne porady, ale też teksty poświęcone klimatowi i środowisku, które na pewno pomogą Państwu w jakiś sposób zacząć też taką działalność w szkole i rozmowę z młodzieżą w ogóle na ten temat. Natomiast teraz chciałabym poprosić Panią Karinę do tego, żeby opowiedziała właśnie, w jaki sposób zacząć działać na rzecz klimatu i środowiska z perspektywy nauczyciela. Dzień dobry, dziękuję bardzo w swoim imieniu i moich uczniów za zaproszenie do udziału w tym webinarze. No i tutaj myślę, że chciałabym jako nauczyciel głównie biologii, ale też chemii podzielić się swoimi doświadczeniami, swoimi refleksjami. Jeśli mogę, to poproszę swój pierwszy slajd i na tym slajdzie chyba taka refleksja, która się nasuwa wszystkim nam tutaj obecnym, że znaleźć naprawdę zaangażowanych uczniów wśród naszych uczniów to czasami marzenie. Rzeczywiście wydaje mi się, że motywacja spada wraz z wiekiem i kiedy już mają tą sprawczość po swojej stronie, bo prawie osiągają pełnoletność, a ja właśnie takich uczniów uczę w szkole ponadpodstawowej, no to jakby ta ich motywacja spada. Często pojawiają się pytania, po co, czy na ocenę, co będę z tego miała, czy miał, też jakby usprawiedliwiają ten swój brak chęci nadmiarem nauki, bo oni przecież przygotowują się do matury. Ale jakby ja cała uważam, że podejmowanie takich inicjatyw społecznych to jest prawdziwa nauka. Wyjście poza szkołę do społeczności lokalnej, zobaczenie, jakie tam rzeczywiście problemy współczesnego świata występują, to jest to, co zostanie z nimi na zawsze i to, co pójdzie z nimi w świat, w dorosłe życie. Dlatego zawsze stawiam sobie za punkt honoru, żeby pokazywać uczniom, że wiedza zdobyta w szkole nie może stać się bezużyteczna za jej drzwiami. Zajęcia terenowe, jakieś małe właśnie sadzenia na terenie pozaszkolnym, to takie małe inicjatywy, ale też staram się podejmować większe. No i tutaj przede wszystkim uważam, że właśnie takie zaangażowanie w projekty społeczne, kampanie społeczne, gdzie młodzież sama działa, gdzie może podejmować inicjatywy, uczy ich kompetencji przyszłości, o czym już Marta wspominała, ale także przedsiębiorczości, kreatywności, przede wszystkim życiowej zaradności. W konsekwencji uczeń staje się świadomym obywatelem, któremu zależy, który ma wpływ, który chce działać. Poproszę kolejny slajd. Już też Marta wspominała, że jakby podstawa programowa, mimo tego, że jest przeładowana, szczególnie na tych przedmiotach rozszerzonych, daje nam przestrzeń do tego, żeby angażować młodych ludzi. Tutaj jest tylko fragment wstępu do podstawy programowej z biologii, a tak naprawdę jeszcze większą przestrzeń znajdziemy w tej części ogólnej, całej podstawy programowej, ale widzimy, że nauka, wiedza zdobyta w szkole powinna odpowiadać na wyzwania współczesności, na wyzwania problemów, które pojawiają się na naszej planecie, więc są to też problemy związane z zrównoważonym rozwojem, z klimatem, z ochroną środowiska. I mimo, czy może to nie powinno być pretekstem dla nas, że mamy egzaminy, że mamy przeładowany program, ale uważam, że trzeba tą przestrzeń wykorzystać na to, żeby zajęcia odbywały się właśnie też dla społeczności lokalnej, żeby młodzież mogła zobaczyć, że rzeczywiście może zadziałać i może mieć tą sprawczość po swojej stronie. Uważam, że ważna jest przestrzeń tutaj, jeżeli chodzi także o przestrzeń dla uczniów, żeby oni też mogli się spotykać, mogli sobie gdzieś tam, mogli się komunikować, więc bardzo ważne jest to, żeby
dać im taką przestrzeń w szkole. No i tutaj u nas w szkole odbywa się to podczas zajęć kreatywnych. Dzięki przychylności pani dyrektor, która daje zawsze zielone światło do takich wszelkich inicjatyw, możemy raz w tygodniu w szkole spotkać się, porozmawiać na temat takich globalnych problemów i też te globalne problemy, czy problemy związane z klimatem przekładać na nasze rzeczywiste działania. Na kolejnym slajdzie spróbowałam podać kilka informacji, w jaki sposób zaczęłam. Przede wszystkim chyba po naszej stronie, stronie nauczycieli, leży to, żeby cały czas przekonywać uczniów, że praca na rzecz środowiska jest bardzo ważna, że tak naprawdę to oni mają moc, żeby coś w tej kwestii zmienić. Tak jak już powiedziałam, przestrzeń należy znaleźć do działania dla uczniów, czyli muszą mieć miejsce, gdzie mogą się komunikować, gdzie mogą się spotykać, obojętnie czy to będzie przestrzeń wirtualna, czy przestrzeń w szkole, ale też nauczyciel powinien znaleźć dla siebie taką przestrzeń do działania. No i w zeszłym roku, jak zaczynałam pracę właśnie z młodzieżą w tych takich sferach ekologicznych, to dla mnie taką przestrzenią był program ogólnopolski konkurs ekologiczny Ekobohaterzy. Natomiast w tym roku znalazłam przestrzeń dla siebie jako nauczyciela w programie Ekologiczna Szkoła, który także jest właśnie realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. To, że CEO prowadzi mnie przez poszczególne moduły, pokazuje mi scenariusze, sposoby pracy z młodzieżą, ale także jakby przy każdym module pyta mnie o refleksję, o to, co ciekawego zrobiłam, jak mi poszło, mogę się podzielić tym, co było dobrego, co złego, pozwala mi po prostu znaleźć takie ramy w tym, co robię i w tych właśnie inicjatywach społecznych dalej podążać. Bardzo ważne jest, żeby oddać sprawczość uczniom. Uważam, że tutaj nawet jeżeli nie do końca podobają nam się ich pomysły, to jak zabierają się za jakąś rzecz do zrobienia. Póki działają, to trzeba rzeczywiście oddać im tą sprawczość. Mogą wybrać temat, mogą wybrać grupę docelową, mogą wybrać cel, sposób realizacji, ale ważne jest też, żeby najpierw zbudować relacje z tą grupą, czyli jak już grupa się zbiera, bo też tutaj inicjatywa jakby jest po ich stronie, to ważne jest, żeby jednak pokazać im, w jaki sposób mogą ze sobą współpracować, w jaki sposób mogą się dogadywać, to też, że mogą na nauczyciela w każdej chwili liczyć, ale też poznają swoje zasoby, więc każdy wie, co tak naprawdę może z siebie dać w takim projekcie społecznym. No i oczywiście trzeba zadbać o przychylność dyrekcji, ale także o przychylność pozostałych nauczycieli, bo taka praca na rzecz środowiska czy klimatu często wiąże się z tym, że młodzież będzie wychodzić do społeczności lokalnej, do przestrzeni poza szkołą. No i to będzie wiązać się z tym, że trzeba zwalniać z lekcji, że czasami trzeba później nadrabiać zaległości, więc jeżeli mamy dobre kontakty tutaj z pozostałym gronem pedagogicznym, to załatwimy im to i rzeczywiście oni będą czuć się wtedy bezpiecznie, będą w swojej strefie komfortu, bo będą wiedzieć, że mogą dany materiał zaliczyć w późniejszym czasie. Jeżeli mogę, to poproszę kolejny slajd. No i tutaj już chyba podsumowując, uważam, że zaangażowany uczeń bierze się z zaangażowanego nauczyciela i w drugą stronę również, więc jak już zaczynamy jakąś pracę na rzecz środowiska z grupą uczniów, która sama podejmuje inicjatywy, to musimy być z nimi tak naprawdę o każdej porze. Dlatego też wstawiłam tutaj zdjęcie z wywiadu, który kręciliśmy podczas zeszłorocznej kampanii społecznej. To już była 21. Wieczorem tak naprawdę nauczyciel w tym czasie ma czas wolny, ale od czasu do czasu można stworzyć wyjątek i rzeczywiście poświęcić im ten czas dla dobra jakiejś większej sprawy, większej inicjatywy. Staram się pokazywać uczniom również dobre przykłady, które dzieją się gdzieś w środowisku, wśród ich rówieśników. Jeżeli jest możliwość, to zapraszam ich, czy razem uczestniczymy w różnego rodzaju webinarach, gdzie prezentują się inni uczniowie, którzy już mają właśnie jakieś tutaj doświadczenie z działaniem na rzecz środowiska za sobą. Bardzo świetnym pomysłem było stworzenie Tygodnia Edukacji Globalnej. Też braliśmy udział i to była rzeczywiście taka przestrzeń, gdzie uczniowie mogli wykonywać jakieś mniejsze aktywności, mniejsze zadania, ale też patrzeć, jak rozwiązują te zadania inne grupy z innych szkół, bo była przestrzeń na Padlecie, gdzie mogli przeczytać, skomentować, podzielić się swoją refleksją, więc to uważam, że naprawdę
było świetnym rozwiązaniem i przypuszczam, że tutaj teraz Dzień Ziemi także taką przestrzeń znowu zapewni, więc te osoby, które jeszcze nie zaczęły, a chcą zacząć działać, to uważam, że od takich małych inicjatyw warto zacząć. Myślę też, że bardzo ważne jest obserwowanie uczniów gdzieś tam z jakiejś odległości, czyli dajemy im tą sprawczość, dajemy im czas na podejmowanie ich własnych zadań, inicjatyw zgodnie z tym, co sobie zaplanowali, ale w momencie, kiedy coś zaczyna się tam walić, nie mogą się dogadać, brak jest komunikacji, brakuje pomysłów, to trzeba służyć tutaj dobrą radą, pokazywać ewentualne drogi, w jaki sposób można rozwiązać daną sytuację, dany problem, ale też jakby uświadamiać konsekwencje. Ja zawsze uczniom pokazuję, że odpowiedzialność i konsekwencja jest bardzo ważna, ale wybór drogi jakby leży po ich stronie, więc to, co wybiorą, w takim kierunku pójdą, takie będą tego konsekwencje. No i oczywiście cały czas musimy motywować, pokazywać, że sprawy środowiska, ekologii są dla nas wszystkich ważne, że nie tylko i wyłącznie przykucie do podręcznika, ale przede wszystkim właśnie to działanie lokalne, to ta świadomość tego działania tutaj jest bardzo ważna. W ten sposób, zaczynając, tak naprawdę wrzucając moich młodych na głęboką wodę, nie wiedziałam, co się zadzieje, ale w zeszłym roku, kiedy dowiedzieliśmy się, że pójdziemy na zdalne, potem to zdalne przeciągnęło się prawie do 7 miesięcy, pomyślałam, że trzeba im jakoś pokazać, co robić podczas tego przykucia do komputera z drugiej strony. No i ostatni dzień, kiedy jeszcze w szkole się spotkaliśmy, wrzuciłam ich trochę na głęboką wodę. Chciałam zadbać o ich samorozwój, kazałam podzielić się na grupy. Każda grupa miała sobie stworzyć przestrzeń do samorozwoju zgodnie ze swoim zainteresowaniem. No i to był ten moment, kiedy zrodził się Ekosienkiewicz, który działa prężnie do dnia dzisiejszego i myślę, że tu już moje uczennice powiedzą coś więcej na ten temat, a także przedstawią jakby te działania ze swojej strony. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, Karino, za podzielenie się tą perspektywą nauczycielską. Ciebie jako nauczycielki zaangażowanej, która też swoją pasją i z jednej strony zaraża uczniów, uczennice, ale też tworzy takie warunki, które zachęcają do podejmowania prób. I chętnie usłyszymy też perspektywę naszych uczennic, które uczestniczą w dzisiejszym spotkaniu. Nicolo, oddaję teraz Tobie głos, żebyś opowiedziała o tych działaniach lokalnych, które podejmowaliście. Dzień dobry, jak już Pani wcześniej powiedziała, mam na imię Nicola i jestem uczennicą klasy maturalnej pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu. Jakby można było przełączyć na pierwszy slajd, dziękuję. Na początku chciałabym Państwu przedstawić nasze miasto. Jest to drugie co do wielkości i zaludnienia miasto w województwie opolskim. W naszym mieście znajduje się jeden z największych portów rzecznych w Polsce oraz jedne z największych zakładów chemicznych w Polsce. Między innymi są to zakłady azotowe czy holding Blachownia. Możemy również jako miasto pochwalić się 21. miejscem w Europie jako najbardziej zanieczyszczone miasto. Do stanu takiego można również najpewniej przypisać ziszowicką koksownię, która mimo sporego oddalenia na pewno też w jakimś stopniu zanieczyszcza nasze powietrze. Głównym problemem jest właśnie zapylenie oraz benzen. Stężenie tego mutagennego związku bardzo często przekracza dopuszczalne normy. Powstała nawet strona na Facebooku, która tak naprawdę pokazuje, jakie jest stężenie tego benzenu danego dnia i obserwuje ją tak naprawdę już ponad 5000 osób. Można więc śmiało stwierdzić, że dla wielu jest to bardzo ważny temat. A spowodowane jest to tym, że tak naprawdę dotyczy to każdego z nas. Tak jak możemy zdecydować, co jemy, czy jaki tryb życia prowadzimy,
Tak, to, czym oddychamy, nie zależy za bardzo od nas. Jednak dalej niektórzy, nauczeni starymi nawykami, palą plastikiem czy kupują rzeczy, które nie są im tak naprawdę potrzebne. Wielu dorosłych tak naprawdę ma jakby wykształcony ten konsumpcjonizm przez właśnie stan wojenny, kiedy nie było dostępnych wielu dóbr, a u młodych konsumpcjonizm ten rozwija tak naprawdę marketing. Ale można też zauważyć, że ludzie jakby zaczynają coraz to bardziej być świadomi tego, że to nie jest do końca dobre. Dlatego uważam, że zarówno dorośli, jak i młodzi ludzie są zorientowani i zdają sobie sprawę z negatywnych skutków zanieczyszczania tego powietrza i w ogóle całego środowiska. Można by było przełączyć na następny slajd. Dziękuję. Mieliśmy okazję przeprowadzić warsztaty ekologiczne w przedszkolu i zauważyliśmy, że dzieciaki wbrew pozorom są całkiem zorientowane na ten temat. Dlatego uznaliśmy, że naszą grupą docelową będą dorośli i młodzi ludzie. I początkowo pomysł opierał się na walce z dużymi firmami. Jednak po spotkaniu z panią doktor Aleksandrą Zgórską, pracownikiem Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, uznaliśmy, że celem naszej kampanii będzie propagowanie zrównoważonego rozwoju wśród mieszkańców naszego miasta. Tak jak na początku każdego projektu robi się ewaluację i w ogóle my nie zrobiliśmy jej, ale właśnie dzięki naprowadzeniu pani Aleksandry postanowiliśmy po prostu, że pójdziemy właśnie w ten temat. I w trakcie tych warsztatów nauczyliśmy się, jak przeprowadzać tą kampanię i jak po prostu wykorzystywać mocne strony ludzi z naszego teamu. No i na koniec chciałabym również powiedzieć, co projekt tak jakby dał mi samej. Projekt tak naprawdę rozwinął we mnie umiejętność pracy zespołowej. Również trzeba to powiedzieć, zintegrował naszą grupę dość w sporym stopniu, bo pandemia jednak, wiadomo, troszeczkę utrudniała komunikację w ogóle. I dał również jakby poczucie sprawczości, to znaczy pozwolił pokazać, że jeżeli czegoś chcemy zrobić, to tak naprawdę możemy to zrobić i będzie widoczny jakikolwiek efekt tego, co robimy. Dziękuję za uwagę. Dziękuję ci serdecznie, Nicolo, zarówno za przybliżenie w ogóle takiego szerszego kontekstu waszej inicjatywy i tego, w jakich warunkach, w jakim środowisku przeprowadziliście te aktywności, ale też za taki wgląd z twojej perspektywy w cały proces i pokazanie tego także od takiej strony właśnie pracy metodą projektu, więc to bardzo cenne i myślę, że to, co też mocno wybrzmiało w twoich słowach, na czym nam szczególnie zależy i na pewno zależy na tym wszystkim osobom, które angażują się w tego typu działania, to jest to poczucie sprawczości, więc ta siła i ta motywacja, która właśnie z tego płynie, też na pewno rozwija skrzydła do podejmowania kolejnych inicjatyw. Pytanie, czy macie już też jakieś kolejne pomysły na działania? To jeszcze dopytam. Jakby już będzie to, dziewczyny będą w późniejszym etapie o tym mówić, ale nasza grupa jakby w dalszym ciągu istnieje i właśnie zaczęła nowy projekt.
Super, to czekamy na tę kolejną część po Waszej stronie. Jeszcze raz bardzo dziękuję i Marto, teraz Tobie przekazuję głos i część dotyczącą właśnie pracy metodą projektu. Dziękuję. Nikola nas już tutaj wprowadziła w takie budowanie świadomości młodzieży, ale też w ogóle nas wszystkich. My od kiedy pracujemy w CEO, w projektach na rzecz klimatu, również w projektach na rzecz środowiska, mówimy o tym, że chcemy budować takie świadome społeczności. Co to dla nas oznacza? Wiemy, że nadal jest tak, że wiele osób na przykład neguje zmianę klimatu albo neguje wpływ człowieka na zmianę klimatu. Pojawia się wiele dezinformacji, pojawia się wiele informacji, które są sprzeczne, więc nie jest łatwo się w tym gąszczu odnaleźć. Nam zależy na tym, żeby te społeczności, które mają być świadome, posiadały wiedzę i taką realną i rzetelną wiedzę o zmianie klimatu, co buduje też kompetencje do tego, żeby stawić czoło tym współczesnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym. No i właśnie znając raporty IPCC między innymi, czytając odpowiednią literaturę, która jest rzetelna, mamy taką wiedzę, która pozwala nam zastanawiać się, co my możemy naprawdę zrobić, żeby ratować klimat, żeby wpływać pozytywnie na środowisko, a tym samym później budzi to chęć do tego, żeby na rzecz planety działać. W programach naszych chcemy pokazywać możliwość zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska, i w dwóch odsłonach, w takim najbliższym otoczeniu i globalnie. To, o czym Nikola już powiedziała, no to właśnie bardzo ważny jest ten dla nas kontekst lokalny, ponieważ również badania pokazują, że lokalność jest nam bliższa, że sprawy globalne po prostu łatwiej jest nam odsuwać od siebie, myśleć o nich w mniejszym stopniu. Elu, następny slajd, proszę. I w projektach zatem, które mają się zadziać wśród młodzieży, zależy nam na tym, aby znaleziono takie konteksty lokalne, które nawiązują do globalnych problemów związanych z klimatem i środowiskiem. W jaki sposób można to zrobić? Przede wszystkim rozglądać się, co się dzieje w naszej okolicy. Jeżeli jesteśmy w rejonie rolniczym, widzimy, co się dzieje, na przykład jeżeli przyjdzie susza, widzimy, co się dzieje, kiedy są powodzie. Możemy spotkać się z lokalną społecznością i porozmawiać na temat zmiany klimatu. Możemy obserwować, co się dzieje w mediach. Lokalne gazety również piszą o tym, co się dzieje w okolicy. Mamy przykład młodzieży z naszego programu, która zajęła się na przykład tematem pszczół w województwie mazowieckim i przeprowadziła wywiad z pszczelarzem, który widzi, jak zmiana klimatu wpływa na pszczoły. Ale nie trzeba szukać daleko, można też po prostu popytać w domu, zainteresować się, wykorzystać, tak brzydko powiem, trochę członków naszej rodziny i po prostu słuchać tego, co oni mówią, lub też podpytać na przykład dziadków naszych, czy pamiętają, jak kiedyś wyglądały zimy, albo czy widzą zmianę w tym, co nastąpiło między czasem ich dzieciństwa, a tym, co się dzieje obecnie. W naszej takiej drodze do tego, aby działać na rzecz klimatu, aby angażować, ważne jest dla nas to słowo razem, więc tak też nazywają się niektóre nasze programy, między innymi Razem dla Klimatu, ścieżka w naszym programie. Oznacza to dla nas taką drogę od tego, jak tutaj ja jest nauczycielem, nauczycielką,
Jak to zrobić, żeby wspólnie działać, ponieważ to działanie wspólnotowe jest ważne, aby właśnie chronić klimat i środowisko. Więc najpierw, tak jak też tu widzieliśmy, jak mówiła Karina, najpierw jest pomysł nauczyciela, najpierw to nauczyciel zainteresuje się na przykład tematem, potem zawiązuje grupę projektową w naszych programach, potem działa na rzecz szkoły, i szkoła może wyjść do społeczności lokalnej i wtedy budujemy to poczucie takiej wspólnoty i to działanie razem, działanie wspólne, które wpływa na powstawanie tych świadomych społeczności. Naszym takim też systemem działania jest system od uczenia do działania. Tak naprawdę to jest takie koło, które się kręci i kręci i nigdy nie ma końca. Zakładamy, że najpierw jest uczenie się i to jest i nauczyciel, nauczycielka przechodzi przez ten proces i młodzież przechodzi przez ten proces, a tak naprawdę chcielibyśmy też, żeby między kadrą nauczycielską a młodzieżą tak naprawdę następowała wymiana informacji, bo często jest tak, że młodzież wie sporo na temat klimatu i środowiska, zna aktualne wydarzenia i może i nauczyciel, nauczycielki mogą skorzystać również z tego, co do powiedzenia ma młodzież. Po tym, kiedy nabywamy tę wiedzę, rozwijamy kompetencje, o których już wspominałam, krytyczne myślenie, empatia, samoświadomość globalna i środowiskowa. I kiedy mamy już, jesteśmy wyposażeni w taką wiedzę i w kompetencje, możemy przejść do tego, żeby o klimacie mówić, między innymi prowadzić zajęcia dla młodzieży, ale też iść dalej, prowadzić projekty z młodzieżą, rozmawiać z innymi nauczycielami, ale też to mogą być rozmowy między właśnie uczniami, uczennicami, w projekcie i poza nim. I ostatnim etapem takiego zaangażowania jest samodziałanie, czyli zrobienie własnego projektu poświęconego klimatowi lub środowisku dla społeczności szkolnej lub lokalnej. Jeżeli chodzi o taką drogę, którą przechodzi uczeń, też również w tych czterech krokach można ją streścić w takim haśle myślę, więc działam, czyli uczeń, uczennica najpierw, zależy nam na tym, żeby najpierw szukali informacji na temat zmiany klimatu, właśnie dowiadywali się w mediach, w książkach, w internecie nawet, ale żeby tę wiedzę sprawdzali, czy to są rzetelne informacje, włączali to krytyczne myślenie, czy to, co czytam, to rzeczywiście jest prawda, czy to, co czytam, pochodzi z rzetelnych źródeł, czy mogę wskazać, kto to napisał, czy na pewno ten ktoś nie jest denialistą klimatycznym, czy napisał to naukowiec zajmujący się klimatem. Następnie uczeń rozumie zagrożenia związane ze zmianą klimatu, zagrożenia środowiskowe, rozumie też swoje miejsce w świecie i to, co może zrobić. No i wtedy może zacząć działać i chce działać przede wszystkim, ponieważ widzi, że jego działania mają sens. Kiedy prowadzimy projekty, wskazujemy na kilka takich elementów, które są ważne, które tak naprawdę są może trudne, ale ostatecznie prowadzą do tego, że ten projekt jest udany i że przynosi nam więcej satysfakcji. Jedną z tych takich rzeczy to jest wyznaczanie celów. Tutaj na slajdzie widzimy celownik, czyli taki materiał, który można wykorzystać do pracy z grupą, gdzie wyznacza się po prostu cele grupy w projekcie, ale też można zaznaczyć, uczniowie, uczennicy mogą zaznaczyć cele indywidualne. Dlaczego to wyznaczenie celu jest ważne? Ponieważ już na tym etapie widzimy, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie osiągnąć to, co zamierzamy, czy rzeczywiście działamy na rzecz klimatu i środowiska, czy kiedy chcemy działać na rzecz klimatu, to nie mylimy tego działania z działaniem na rzecz ograniczenia smogu. Dobrze sformułowany cel daje nam też to, że możemy zmierzyć, czy coś nam się udało. Jeżeli założymy sobie, że 60 uczniów z naszej szkoły, dotrzemy do 60 uczniów z naszej szkoły z informacją o zmianie klimatu, bardzo łatwo możemy to zmierzyć. Jeżeli ustalimy jako cel zwiększenie świadomości
na temat zmiany klimatu trudno będzie nam później zmierzyć, czy to osiągnęliśmy, czy nie. I kolejną rzeczą, o której wspomniała już Nicola, którą przeprowadzamy na początku projektu, to jest diagnoza lokalna. Przede wszystkim właśnie to, o czym mówiliśmy, ta lokalność jest tutaj ważna, jest też przyjazna. Pytania najpierw, które mogą sobie zadać sami członkowie i członkini grupy projektowej, młodzieżowej. Jak ja postrzegam swoją okolicę? Co ja chciałbym w niej zmienić? Czy jest jakieś miejsce, które mnie interesuje, w którym chciałbym prowadzić te działania? Kiedy grupa najpierw odpowie sobie na te pytania, będzie wiedziała, co jest dla niej interesujące i będzie mogła wyjść na zewnątrz, żeby sprawdzić, w którym momencie i co pokrywa się z tym, czego chcą mieszkańcy i mieszkanki. I tutaj mamy taką kartę przykładową do diagnozy lokalnej, z którą młodzież może wyjść na zewnątrz lub też w szkole przeprowadzić i trzy takie podstawowe pytania zadać, które mogą dać pewien obraz tego, co się dzieje w naszym środowisku lokalnym i co możemy zrobić na rzecz klimatu i na rzecz środowiska. Oczywiście zawsze zachęcamy do tego, żeby młodzież dodawała własne pytania, zadawała je pod kątem tego, co już widzi w swoim środowisku lokalnym, co się dzieje i to, co wyjdzie z tego, co jej samą interesuje. Chciałabym więc teraz przekazać głos Marcie i Oli, w pierwszej kolejności Marcie, które właśnie pokażą, w jaki sposób ich projekt Eko Sienkiewicz przeszedł przez różne etapy i czym będą zajmować się teraz i nadal się zajmują. Dziękuję. No to tak, dzień dobry wszystkim. Ja nazywam się Marta, chodzę do tej samej klasy co Nicola i Ola. I chciałabym opowiedzieć trochę o naszej, jak powstała cała inicjatywa Eko Sienkiewicza. Przede wszystkim zaczęło się od tego, że pani Sobota postanowiła, że każdy z nas, że mamy się podzielić na grupy i każda z tych grup miała sobie znaleźć jakiś projekt do zrealizowania. My wybraliśmy konkurs Eko Bohaterzy, który był organizowany przez Główny Instytut Górnictwa. Nasza grupa liczyła 9 osób, większość stanowiły dziewczyny, mieliśmy tylko dwóch chłopaków w grupie niestety. I wszyscy byliśmy do tej samej, wszyscy uczęszczamy do tej samej klasy. Poproszę następny slajd. W ramach konkursu podejmowaliśmy wiele działań. Mieliśmy kilkanaście etapów, które musieliśmy przejść. Przede wszystkim pierwszą rzeczą, którą musieliśmy zrobić, to zebrać całą grupę i zebrać dokumenty, co okazało się łatwiejsze w teorii niż w praktyce. Następnym rzeczą, którą musieliśmy zrobić, był ekologiczny webquest, który napisaliśmy najlepiej ze wszystkich drużyn. Kolejnym wyzwaniem, z którym musieliśmy się zmierzyć, było przygotowanie scenariusza lekcji ekologicznej. I naszym pomysłem na taką lekcję był ekologiczny escape room, który można znaleźć na naszym profilu na Facebooku Eko Sienkiewicz. Sama nazwa naszej inicjatywy Eko Sienkiewicz pochodzi od imienia patrona naszej szkoły. I dzięki kreatywnym pomysłom i wielkiemu zaangażowaniu naszej pani doszliśmy do półfinału, gdzie mieliśmy najpierw zaplanować, a następnie przeprowadzić kampanię społeczną. I wtedy dopiero tak naprawdę zaczęła się prawdziwa praca, bo tak jakby jak dotychczasowe wszystkie etapy konkursu były online, to tutaj musieliśmy jednak wyjść do ludzi i zacząć działania w terenie. Głównym hasłem naszej kampanii było nie bądź samolubem, gospodaruj z rozumem. Skupiliśmy się na tym, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób. Stworzyliśmy ekologiczny dekalog, który promowaliśmy w lokalnej społeczności przez billboardy i banery. I jak można zobaczyć tutaj na prezentacji, każdą grafikę stworzyliśmy sami. Została wykonana specjalna sesja zdjęciowa. Wszystkie dziewczyny z naszej grupy miały wykonany specjalny makijaż, który był adekwatny do danego hasła. Wykonywała go moja siostra, więc mieliśmy też pomoc od osób z zewnątrz. Zdjęcia również robił nam chłopak z naszej szkoły, który zajmuje się tym i pasjonuje się fotografią. Następną rzeczą, którą musieliśmy się zająć przy banerach, to było miejsce. Mogliśmy skorzystać
Na szczęście mogliśmy skorzystać z pomocy naszej pani dyrektor, dzięki której mogliśmy rozwiesić banery na terenie szkół podstawowych w naszym mieście. Jeżeli chodzi o billboardy, to dzięki pomocy rodziców chłopaka z naszej grupy wynajęli oni nam miejsce oraz skontaktowali oni nas z drukarnią. Wykonywaliśmy również inne działania. Dzięki współpracy z Czystym Regionem, który w naszym mieście zajmuje się zbiórką odpadów, zostały w naszej szkole przeprowadzone warsztaty na temat segregowania odpadów i zasady Zero Waste. Również posadziliśmy kilkanaście drzew na terenie naszej szkoły. Ja sama jako kapitan drużyny wzięłam udział w akcji wymiany elektrośmieci na sadzonki. Następny slajd poproszę. Jeszcze tak mówiąc, to współpraca, jak im dalej szliśmy w konkurs, tym współpraca tak jakby zaczynała trochę zgrzytać, ponieważ kiedy część grupy się rozkręcała, to druga część grupy gasła. Dlatego bardzo ważny było podział obowiązków i zadań w grupie adekwatnie do możliwości każdego członka. Teraz tak najważniejszą rzeczą też byli sponsorzy, bo oni są jednak kluczową częścią każdej kampanii. Pozyskanie ich na pewno nie było prostym zadaniem, ponieważ jeszcze utrudniła nam to pandemia i lockdown i kontakt z ludźmi był utrudniony. Na szczęście tutaj też pomogli rodzice, ponieważ jako dorośli mają jednak oni trochę więcej możliwości. Uzyskaliśmy również patronat honorowy Młodzieżowej Rady Miasta oraz patronat honorowy prezydenta miasta oraz patronat honorowy Młodzieżowej Rady Miasta, to dało nam trochę rozgłosu. I tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o sponsorów, to pojawił się następny problem przy koncie bankowym, ponieważ jeżeli już ktoś nam chciał jakieś fundusze przekazać, to nie miał miejsca, gdzie by mógł to zrobić. Konto szkolne niestety też nie wchodziło w grę. Na szczęście tutaj też pomogła nam pani dyrektor, która udostępniła nam konto Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły, którego jest członkiem. I teraz tak na koniec, co mi jako uczniowi dał ten projekt, to przede wszystkim na pewno pokazał mi, że praca w grupie nie jest prostą rzeczą, że tego też trzeba się nauczyć. Na pewno dał mi to trochę odwagi i wiary we własne możliwości i tego, że kontakt z ludźmi jest jednak bardzo ważny i takie działanie na pewno jest ważne, bo uczymy się przez to wiele rzeczy i na pewno cały ten projekt był dla nas jako uczniów pouczającym doświadczeniem. I teraz chciałabym oddać głos Oli, która opowie trochę o promocji. Tak, dzień dobry, mam na imię Ola i dodam tylko, że jak planuje się kampanię społeczną, to bardzo ważna jest promocja. Informacje o nas pojawiały się systematycznie w lokalnej gazecie. Ja natomiast w trakcie trwania projektu prowadziłam fotoekobloga na Facebooku Eko Sienkiewicz, gdzie zamieszczałam na bieżąco informacje o naszych działaniach. Często fotografowałam przyrodę, ale też skutki ludzkiej działalności, takie jak nielegalne wysypiska śmieci. Prowadziliśmy kampanię w dobie koronawirusa, więc myślę, że bardzo istotną rolę właśnie w promocji naszej kampanii odbyły media społecznościowe, takie jak Facebook czy też Instagram. W postach na Facebooku mieliśmy nawet ponad 5 tysięcy wyświetleń, więc myślę, że to jest naprawdę imponująca liczba. Przez stronę na Facebooku dokonaliśmy także ewaluacji naszych działań. Zamieściliśmy tam link do ankiety końcowej, gdzie sprawdziliśmy, jak nasze działania wpłynęły na mieszkańców Kędzierzyna-Koźla, czy udało im się zmienić dzięki nam swoje nawyki. Fotoekoblog, który prowadziłam, został uznany za najlepszy w kraju w ogólnopolskim konkursie ekologicznym Ekobohaterzy. Przygotowania do kampanii były bardzo długie, nie było o zawsze różowo, a jak już zobaczyliśmy pierwszy efekt naszej pracy, jak zobaczyliśmy na terenie miasta nasze twarze na billboardach oraz banerach, to poczuliśmy, że jednak było warto, byliśmy dumni z tego, co dokonaliśmy, cieszyliśmy się, że zrobiliśmy coś dla klimatu oraz środowiska. Potwierdzeniem tego była także sonda uliczna, którą przeprowadziliśmy. Pytane przez nas osoby wymieniały nasze działania
wymieniały także swoje działania proekologiczne, znały hasła naszej kampanii, co było dla nas naprawdę wielkim sukcesem. Poproszę o kolejny slajd. Celebrowanie sukcesu. I tutaj mogę powiedzieć, że celebrowanie sukcesu jest naprawdę bardzo ważne. Ważne jest wspólne świętowanie. My świętowaliśmy na minigali, która była podsumowaniem projektu Ekobohaterów. I ta gala sprawiła, że poczuliśmy się po prostu dumni, że było warto to wszystko robić, angażować się przez te kilka miesięcy. Spotkaliśmy także tam innych ekodziałaczy. Usłyszeliśmy o nich działaniach, o nich kampaniach, więc naprawdę spędziliśmy tam miło czas. Dostaliśmy także różne nagrody, parę miłych słów, spędziliśmy wspaniale czas wśród po prostu osób, które angażują się tak samo jak my, co było dla nas naprawdę super sprawą. I po prostu kolejny slajd. Uznanie ze strony lokalnych władz i dyrekcji szkoły to był kolejny moment, w którym uznaliśmy, że było warto się angażować. Odwiedził nas pan starosta i pani dyrektor, można zobaczyć na zdjęciu. I pan starosta wręczył nam drobne upominki, powiedział parę miłych słów. Z zaciekawieniem słuchał o naszych działaniach, o tym, czego dokonaliśmy. Był pod wielkim wrażeniem i to dla nas była też taka miła sprawa, ponieważ jednak ktoś ważny w naszym mieście pochwalał to, co robiliśmy i no, zauważył nas po prostu. I poproszę o kolejny slajd. Przygoda z Ekosienkiewiczem trwa nadal. I tutaj mogę powiedzieć, że blog Ekosienkiewicz stał się też moją pasją, ponieważ po zakończeniu kampanii nie zaprzestałam z prowadzeniem go, tylko że jednak jestem w klasie maturalnej, dlatego nie miałam aż tyle czasu, żeby dalej go prowadzić w tym momencie, więc znalazłam godną następczynię, która pełni swoje obowiązki. I tutaj też mogę powiedzieć, że chyba największą nagrodą dla nas, takim naszym największym sukcesem było to, że do naszej grupy Ekosienkiewicz dołączyli uczniowie z naszych młodszych klas i chcą tak samo jak my angażować się ekologicznie. Nawet już funkcjonuje nowa kampania pod nazwą Plastikooporni. Jest to kampania edukacyjno-informacyjna na temat szkodliwości nadmiernej produkcji i eksploatacji plastiku. I myślę, że właśnie dla nas to był taki moment, w którym stwierdziliśmy, że no jednak w tej szkole po nas coś zostanie, że może jak przyjdziemy za parę lat, to zobaczymy, że wow, że właśnie Ekosienkiewicz dalej jest pod naszym logiem, pod naszą nazwą i są dalej uczniowie, którym to się podoba, którzy chcą w tym kierunku działać. Tak, jeszcze powiem tak, że zdobyłam cenne doświadczenie, ponieważ nauczyłam się bardzo wiele, zaczęłam się angażować ekologicznie, zamieszczać właśnie zdjęcia na blogu, więc to była dla mnie naprawdę super przygoda. I skończę jeszcze cytatem w imieniu naszej całej grupy, że chcemy zostawić Ziemię w nieco lepszym stanie, niż ją zostaliśmy. Dziękuję. Bardzo dziękuję Tobie, Olu. Dziękuję Wam, dziewczyny, za przedstawienie tych działań. Ogromne gratulacje. Też nie wiem, czy widzicie brawa i gratulacje, które pojawiają się na czacie, ale bardzo to jest wzmacniające. I to, co bardzo mocno tutaj wybrzmiewa w tym, o czym mówiłyście, to taka siła w pracy zespołowej, ale też taki wzajemnie nakręcający się entuzjazm, bo nawet jak opowiadałyście o tych działaniach, to czuć, że to jest coś, co sprawiało Wam przyjemność, ale też miałyście takie poczucie, że to dokądś Was prowadzi. Zastanawiam się i tak jeszcze podpytałabym Was o taki aspekt jakichś potencjalnych trudności, wyzwań, z jakimi się mierzyłyście, bo często jest tak, że w takiej pracy projektowej pojawiają się górki i dołki i przez różne etapy się przechodzi. Może byłybyście też gotowe, żeby podać jakiś przykład takiej trudności, na którą napotkałyście w trakcie tego projektu, czy innych działań projektowych i jak sobie z tym poradziłyście?
Tak, to ja mogę powiedzieć, że właśnie takich trudności było dosyć sporo, chociażby się nie wydawało. Nawet w takiej na przykład prostej sądzie ulicznej, co by się wydawało, że wystarczy podejść do osoby i spytać, ale większość osób nawet nie chciała nas wysłuchać. I żeby znaleźć taką dobrą osobę, która naprawdę zaangażuje się razem z nami, to no ciężko. Jasne. Czy jeszcze jakieś trudności? Co wam pomagało też jakoś radzić sobie właśnie w takich trudnych sytuacjach? Marto, widzę, że ty się odmutowałaś. Ja bym powiedziała, że na pewno wsparcie pani Soboty i tak jakby, że ona kierowała całą naszą tą grupą, bo bez niej na pewno ten projekt by się nie udał. Myślę też, że takimi trudnościami też była wewnątrz grupy bywały też, że część osób, no jak już mówiłam wcześniej, trochę przestawała się angażować w pewnym momencie i cały projekt tak jakby stał na barkach małej liczby osób. No na pewno. A jeśli chodzi też o takie wsparcie ze strony albo innych uczniów, uczennic, albo ze strony nauczycieli, nauczycielek, jak też te wasze działania były przyjmowane, z jakimi wy się reakcjami też spotykałyście? No ja myślę, że większość reakcji była bardzo pozytywna. Po tym, była jedna taka sytuacja, że po tym jak ukazał się artykuł w lokalnej gazecie, to były takie niezbyt miłe komentarze, ale to nas tak jakby nie powstrzymało od dalszego działania. Większość osób była bardzo pozytywnie nastawiona, wiele osób też nam pomagało. Część osób z naszej klasy nawet wystąpiło w jednym naszym filmie, kiedy potrzebowaliśmy osób do wywiadu, więc myślę, że odbiór był bardzo pozytywny. Gratuluję wam też takiego podejścia i takiej gotowości do tego, żeby z tymi trudnościami się mierzyć, bo w każdej pracy projektowej na różnych etapach można właśnie na takie trudności napotykać i to pewnie im więcej trudności, tym więcej też można wyciągnąć z takiego doświadczenia i zaczerpnąć też refleksji na przyszłość. Czy jest coś takiego, co już teraz wiecie, że byście może zrobiły inaczej albo przy kolejnym projekcie będziecie chciały zmodyfikować? No na pewno dużo rzeczy byłoby dobrze zmienić. Przede wszystkim może skład grupy musiałby być troszkę inny. Na pewno chciałabym, żebyśmy zaczęli działać trochę wcześniej i może też postarać się działać na jeszcze większą skalę. Mimo że udało nam się pozyskać sponsorów i dotrzeć do dużej liczby osób, to jednak mamy trochę niedosyt po tym wszystkim. Bo niestety nie udało nam się wygrać całego konkursu, ale dotarliśmy do finału, więc myślę, że na pewno chcielibyśmy się jeszcze bardziej zaangażować i postarać się, żeby ten projekt dotarł do jeszcze większej ilości osób. Jeżeli mogę, to ja jeszcze się na koniec wtrącę, bo zapraszam. Największa trudność chyba ze strony nauczyciela przy tworzeniu jakichś takich inicjatyw społecznych, czy kampanii, czy projektów, to jest słomiany zapał uczniów, jako jedno, a drugie to jest działanie na ostatnią chwilę. I właśnie się śmiałam przed chwilą, jak jeszcze gdzieś tam wcześniej rozmawialiśmy z dziewczynami, jak to dzisiaj będzie, to też jakby powstawały, to cały koncepcja tego dzisiejszego wystąpienia powstawała na ostatni moment i tak cały projekt powstawał na ostatni moment, więc za 5:12. Ale chyba to jest sposób działania młodzieży i trzeba też do tego przywyknąć. My jako nauczyciele musimy do tego przywyknąć. Natomiast jeżeli chodzi o słomiany zapał, to powiem, że moi uczniowie i myślę, że wszyscy inni też mają świetne pomysły i naprawdę tutaj kreatywność przewyższa czasami zdrowy rozsądek. Te pomysły rzucają prosto z rękawa. Natomiast trochę gorzej jest z wykonaniem. I tak jak się śmieję, że to słomiany zapał, to może tutaj żartobliwie powiedziałam, natomiast uczniowie nasi nie potrafią działać. I tego
też musimy ich nauczyć. Musimy ich nauczyć tej skuteczności, tej sprawczości, że oni rzeczywiście mogą wyjść i zrobić coś innego niż tylko przepisywanie książek, robienie notatek i uczenie się do sprawdzianu. I myślę, że wszyscy my, nauczyciele, powinniśmy właśnie w tym kierunku podążać, żeby ich wyposażyć w kompetencje przyszłości, właśnie w tą sprawczość i w umiejętności, które będą im potrzebne w dorosłym życiu. Bo tam jakby z notatek już nie skorzystają, a będą musieli skorzystać ze swojej mądrości życiowej. I właśnie to, te umiejętności, to doświadczenie dają im takie projekty i takie inicjatywy. Dziękuję. Bardzo dziękuję Wam za te komentarze, też za ten głos, Karino, na końcu. Mam takie poczucie, że zawsze praca metodą projektu jest jakimś działaniem na żywym organizmie i takie działania są wyzwaniem dla każdego, każdej z nas pewnie, nie tylko dla uczniów, uczennic, ale mierzymy się pewnie i właśnie z takimi wyzwaniami związanymi z motywacją, z tym, że jeżeli w trakcie projektu coś wychodzi trochę gorzej, albo jest trudniej, albo trzeba zmieniać, to zawsze budzi to takie wątpliwości, czy damy radę, więc też dobrze się tak grupowo wzmacniać. Też dobrze się dzielić kompetencjami i to, o czym też Wy wspomniałeś, o składzie grupy, to też zawsze patrzeć też pod takim kątem, w jaki sposób możemy w jak najlepszy właśnie sposób wykorzystać nasze zasoby osobowe i jak stworzyć taki zespół, który będzie dobrze współpracował i będzie mógł też bazować na tych mocnych stronach. To, co jeszcze warto podkreślić, to co Wy zrobiłyście i co jest szczególnie ważne w takich działaniach, to z jednej strony podsumowywanie, poddawanie refleksji, zaplanowanie tego, co następnym razem można być może zrobić inaczej, zmodyfikować albo po prostu jakie wyciągamy z tego refleksje na przyszłość, ale też ten etap świętowania. Świetnie, że też udało się to zrobić i z jednej strony tak wewnętrznie docenić Waszą grupę, ale też mieć taką przestrzeń i możliwość, żeby usłyszeć te głosy także z zewnątrz. Jeszcze raz gorące i serdeczne gratulacje. A my też powoli, stopniowo zaczynamy zmierzać do końca naszego spotkania. Ja chciałam jeszcze Państwu zaprezentować kilka materiałów, do których też można sięgać, z których można korzystać przy poruszaniu tej tematyki klimatycznej, ekologicznej w szkole. Tutaj zestaw 4 publikacji, które można pobrać na stronie globalna.co.org.pl. Pierwsza z nich to Emocje jako Twoje supermoce. To jest przewodnik, który jest specjalnie przygotowany z myślą o młodzieży. Są tam też przykładowe materiały do takich zajęć, które właśnie młodzież może bezpośrednio poprowadzić. Przewodnik po klimatycznych redakcjach szkolnych, który został opracowany w ramach programu One Planet for All, Razem dla Klimatu. Planer, podejmij wyzwanie, zaplanuj działanie. Też coś, co być może pomoże właśnie w podejmowaniu takich inicjatyw młodzieżowych w szkole, a także najświeższa publikacja wydana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej właśnie z zakresu między innymi klimatycznego, ale nie tylko, ćwiczenia z myślenia, szerzej o krytycznym myśleniu, które warto włączać przy różnych inicjatywach, różnych działaniach, ale także ten wątek klimatyczny tam się pojawia. I kolejny zestaw materiałów, tym razem już filmowych, które są dostępne zarówno z poziomu strony globalna.co.org.pl, ale także, które można odtwarzać na kanale CEO na YouTubie. To jest film Lokalne działania, globalna zmiana, 5 historii. Ten film zdobył pierwsze miejsce na Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych 17 celów w kategorii organizacje pozarządowe. Bardzo się z tego powodu cieszymy i też tym bardziej zachęcamy do tego, żeby do niego zajrzeć. Druga propozycja to jest Zielony Ład w szkole.
film, któremu towarzyszy również przewodnik, który także można pobrać ze strony internetowej, do którego także podamy Państwu link w materiałach powebinaryjnych. I mając świadomość tego, że zmiana klimatu, zanik bioróżnorodności to najpoważniejsze wyzwania i zagrożenia dla przyrody, Unia Europejska stworzyła strategię, która nazywa się Europejski Zielony Ład i także do niej nawiązujemy w tym filmiku, zastanawiając się, w jaki sposób nasze szkoły mogą stawać się bardziej przyjazne środowisku, przyjazne klimatowi, tak żeby na te wyzwania odpowiadać. Kolejna propozycja to film My jesteśmy zmianą, także zachęcający do przyjmowania tej perspektywy krytycznego myślenia i też sprawdzania, na ile pomysły, inicjatywy, z którymi wychodzimy na rzecz klimatu, faktycznie mogą przynieść taki pozytywny efekt. Także do tego materiału filmowego znajdą Państwo materiały pomocnicze na stronie internetowej. I ostatnia już propozycja, animacja Ucz się, mów, działaj, która także nawiązuje do tej sekwencji działań, o której wcześniej wspominała Marta, więc także warto w celach edukacyjnych zapoznać się. Każdy z tych filmików jest stosunkowo krótki, kilkuminutowy, więc to są także takie materiały, z których można korzystać podczas zajęć. I chciałam Państwa zaprosić do inicjatywy, która już niebawem, czyli do Dnia Ziemi, też już pojawiła się wcześniej ta informacja, można już się zapisywać na to wydarzenie. Przed nami cykl webinariów, webinar wprowadzający dla nauczycieli i nauczycielek już 11 kwietnia. 21-22 będzie seria webinarów dla młodzieży bezpośrednio, ale zachęcamy także do tego, żeby z tych webinarów i zza ekranów wyjść w teren i podjąć różne działania outdoorowe, które będą nawiązywały tematycznie do tych treści, które będą się pojawiały w czasie webinarów i w tygodniu od 22 do 29 kwietnia takie aktywności będzie można realizować. Zachęcam Państwa serdecznie do zapisywania się na te wydarzenia i do pozostania w kontakcie. Podajemy tutaj zarówno namiary na strony na Facebooku do poszczególnych obszarów tematycznych, obszarów programowych Centrum Edukacji Obywatelskiej, a także do bloga eksperckiego blog.co.org.pl. I tym samym kończymy też naszą serię spotkań Zaangażowani Uczniowie. Bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję spotykać się cyklicznie z Państwem i o różnych tematach też rozmawiać z naszymi gośćmi. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za Państwa zaangażowanie, za Państwa gotowość do dołączania do tych spotkań i za poświęcony czas. Bardzo dziękuję wszystkim naszym panelistkom, dziękuję naszym partnerom, zarówno Ambasadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki, ale także American Spaces. Dziękuję pani Moniko, pani Monice Rokickiej, pani Katarzynie Bajak, a także wszystkim osobom, które wcześniej dołączały do naszych spotkań. Dziękuję pani Karino, dziękuję Olu, Marto i Nicolo za wasze doświadczenia, którymi się dzisiaj podzieliłyście. Marto, tobie dziękuję za współprowadzenie, za przygotowanie dzisiejszego spotkania. Oli Nagot za wsparcie też w całej serii, a także dzisiaj przy tym działaniu. Tradycyjnie Oli Kluj i Kasi Małek za wsparcie komunikacyjne, a także Michałowi Dragarzowi, którego dzisiaj z nami nie ma, ale także część spotkań tej serii prowadził. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy przy okazji kolejnych spotkań. Pozostawiamy tutaj namiary do siebie, także na stronie blog.co.org.pl. Pod tym linkiem, który tutaj się znajduje, można
odsłuchać także wcześniejsze webinary, można pobrać prezentacje. Do tych z Państwa, którzy byli zarejestrowani na spotkanie, tradycyjnie wyślemy też materiały powebinaryjne ze wszystkimi linkami. Dziękuję za wszystkie ciepłe słowa i podziękowania, które pojawiły się na czacie, zarówno odnośnie dzisiejszego spotkania, jak i odnośnie całego cyklu. Dziękuję i do zobaczenia. Dobrego wieczoru.